Nie mogę się bawić? Ale jak to? Dziewczyny nie umieją rzucać ani szybko biegać. Drużyna z tobą miałaby ciężej. Wcale, że nie. I co teraz zrobisz? Rozpłaczesz się? Beksa lala! Chodźcie, ja będę polonami! To takie nie fair! Nie, ja im pokażę! Ja im pokażę! Tędy! Do ataku! A macie! Co dalej? Ognia! Idę! Do ataku! Ognia! Auć! Ej! Nie żyjesz! Zasadzka! Kryć się! Ej, przecież ona się nie bawi! Dobra! Jeden dostał jeszcze czterech. Co mam zrobić? Tędy! Ale cię zaskoczyłam! Każdy potrafi się zakraść od tyłu. Bułka z masłem! Do ataku! Tu powinno być bezpiecznie. Oni się kryją! Ej, tylko śnieżki, bez pigu! Może znajdę jakąś lepszą pozycję. Zrafiony! Jeszcze żyje! To mnie osłoni. Idealne miejsce. To mnie osłoni. Bohaterka pod ostrzałem! Mam cię! To tylko rana! Ej! Auć! Popłaczesz się, mała? Tak lepiej. Tu powinno być bezpiecznie. To mnie osłoni. Bohaterka pod... Au! Bom! Tu powinno być bezpiecznie. Do ataku! To mnie osłoni. A macie! Ej, tylko śnieżki, bez piguł! Sama wszystkich pokonam! Kolejny rozwied zabity przez bojowniczkę z Polanii! Sama jesteś rozwied! Rozwieci! Wycofać się! Od teraz każde trafienie zabija! Ej, ty nie żyjesz! Możecie uciekać, i tak was znajdę! Aha, idę. Tam jest. Tam? Wróg w polu widzenia. Bułka z masłem. Idealne miejsce. Au! Mam ją! Nie jestem rozwied! Jesteś! Twój brat też jest rozwied! Tu powinno być bezpiecznie. Idealne miejsce! Do ataku! Tchórze atakują! Następnym razem dajcie mi dołączyć! Auć!
Bom! To mnie osłoni. Tam? Na nią! Do ataku! Polania nie zginie! Auciej! Au! Nie żyjesz! Nieprawda! Sam nie żyjesz! Tak nie wolno! Au! Ej! Może zaczepisz kogoś twojego wzrostu! Albo wyższego! Przyszło jej wsparcie! Odwrót! Wygrałabym, gdyby nie oszukiwali! Jak dla mnie potrzebowałaś pomocy. Chodź, wracajmy do domu. Tata czeka. Albo może wreszcie nauczysz mnie strzelać. Obiecałeś. Mówiłem, jak będziesz starsza. Ale ja jestem starsza niż wtedy, kiedy obiecałeś. Poza tym jak mam się bronić, gdyby była wojna? Jak będzie wojna, lepiej się nie wychylaj. Ja się o ciebie zatroszczę. A co jak cię zabraknie? Wujek Lech mówił, że każdy Polanin musi umieć się bronić. Zawsze będę przy tobie. No dobra, miej mnie, nie miałam szans. I gdyby to nie była zabawa na śnieżki, tylko... Anna, no... Oj, dobra, ale... Wiem, wiem, mam nie mówić tacie. Będę tego żałował. No dobrze, w tym lesie są jelenie. Bądźmy cichutko i poszukajmy jakiegoś. Aha. No dobra. Prowadź, pani generał. Nowe zadanie główne. Do dzieła. Muszę być cicho. Tędy. Tam? Tam. Widzę! Jestem gotowa. Nie ruszaj się! Tak? Łatwizna. Co? Ja byłam cicho! Jelenie to zwierzyna łowna, więc są bardzo czujne. Musimy zmienić strategię, pani generał. Schowam się w krzakach, żeby mnie nie zauważył, a ty zagoń go w moją stronę. Dobry plan. Tylko traf jelenia, a nie mnie. Co dalej? Cicho. Nie miałaś się ukryć w zaroślach? Gotowa. Zagoń jelenia do mnie. W porządku. Poszukajmy jelenia. W porządku. Łatwizna. Tam jest. Podejdźmy na odległość strzału. Aha. Pani generał? Jestem gotowa. No dobra. O, szlak! Dobra kryjówka, ale to był bardzo kiepski strzał. Z tym karabinem coś jest chyba nie tak. Słuchaj, jak ciągniesz za spust, nie możesz się zastanawiać, czy trafisz. Musisz być już tego pewna. Widzisz cel, widzisz jak się porusza, musisz wyczuć odpowiedni moment i wtedy... Trach! Jeleń na obiad. Rozumiem. Chyba. Dobra, ukryj się w zaroślach, a ja... Wiem! Ukryj się gdzieś w zaroślach. Zagonię jelenia w twoją stronę. Idę. Ukryj się gdzieś w zaroślach. Zagonię jelenia w twoją stronę. To dobry plan. Aha. O czym myślisz? W porządku. Do dzieła.
tak? Jestem gotowa. Na pewno trafię. Ja trafiłam! Piękny strzał, motylku! Tata nigdy mi nie uwierzy! Bo się nie dowie. Pamiętaj, to ja upolowałem jelenia. A, no tak. I to jakim strzałem? Najlepszy w twoim życiu. Żartownisia. Fu, to jest obrzydliwe. Nie unikniesz tego. Nie zabijamy dla zabawy. Janek, myślisz... Naprawdę myślisz, że będzie wojna? Pewnie. I ta to dopiero będzie wielka. Obejmie Saksonię, Rozwiecję, Królestwa Nordyckie, a może nawet Szogunat. Cały świat. Tutaj też przyjdą żołnierze? Do tej dziury? A po co? Janek! No strzelaj! Co dalej? O mały włos. Tak, dziękuję. Pewnie był głodny. Ej, Artur, zabierz zwierza. Będzie z niego dobre futro na Syberię. Idziesz na wojnę? Na Rozwietów? Tak, bronić ojczyzny przed rozwiecką agresją. Rany. Imponujące, co? To śmiały. Najnowszy model. Będą kompletnie zaskoczeni. Ale niesamowity. Chodź, wieś musi być niedaleko. Szukacie Zalesia! Jestem stamtąd, mogę was zaprowadzić! No to wsiadaj, żołnierzu! Wracaj prosto do domu, dobrze? I pamiętaj o pieczeni! Wracaj prosto do domu i nie zapomnij o pieczeni! Halo? O nie, ja przepraszam. To nie twoja decyzja, Piotrze, tylko chłopca. Jeśli chce bronić ojczyzny, to będzie rzeź. Przecież dobrze wiesz, co potrafią te maszyny. Każdy ochotnik dostaje wyszkolenie i sprzęt. Kto wie, może kiedyś będziesz właśnie dowodził jednym z nich. Mowy nie ma. Nie chcę, by mój syn zginął w kolejnej bezsensownej wojnie. Bezsensownej? Walczymy o nasze domy i naszą wolność. Na kogo chcesz wychować syna? Na patriotę czy na tchórza? Jak ja? My wszyscy staniemy w obronie Polanii. A ty? Wojna nie będzie taka straszna. Wujek Lech się mną zajmie. Nie! Wszyscy wrócą do domu jeszcze przed świętami. To nie są żadne wygłupy, Janku. To... Tak po prostu trzeba. Jako mężczyzna i Polanin powinieneś być z tego dumny. Idź, spakuj rzeczy. Janek! Ty idziesz na wojnę? Słyszałaś. To kilka miesięcy. Zostawisz mnie samą? Nie. Nigdy. Ja chcę cię tylko chronić. Wojna przyjdzie, czy tego chcemy, czy nie. Wuj Lech mówi, że naszą jedyną szansą jest szybki atak. Pokażemy Rozwietom i Saksonom, że nie damy sobą pomiatać. Nie będziemy się kryć. Ale tata mówi, że to będzie krwawa jatka. Tata nie... Nie lubi się bić. Wolałby się tu ukrywać i naprawiać zardzewiałe maszyny rolnicze. On tego nie rozumie. No... No to ja chcę iść z tobą. Ja to robię dla ciebie, motylku. Nie idź. Ale to... Tylko kilka miesięcy.
Mówili, że wojna będzie wielką przygodą. Obiecywali dumę i honor. Ostatecznie trwała 5 lat. Pełnych cierpień i grozy, jakich świat wcześniej nie widział. Po raz pierwszy największe narody świata dysponowały bronią, która mogła zabić kilkudziesięciu, a nawet kilkuset ludzi naraz. Wojna się skończyła, ale miliony przypłaciły ją życiem. Wśród nich był Janek, mój brat, który chciał wrócić na święta, który obiecał, że nigdy mnie nie zostawi. Na co oni w ogóle liczą? Na to, co wszyscy, że przepędzimy rozwietów z Polanii. Bez wsparcia naszego wojska? Wygląda na to, że wujkowi Lechowi na razie dobrze idzie. Podobno rozwiecki atasze wojskowy wychodzi z siebie. Przy 10 rozwietach na każdego partyzanta. Oni tylko zagrażają rozejmowi, a my go potrzebujemy. Ale czemu w ogóle mamy rozejm? Czemu cesarz Fryderyk i car Mikołaj się na to zgodzili? Czemu teraz? No w rzeczy samej dobre pytanie. Panie Piotrze! Panie Piotrze! We wsi, bojownicy ruchu oporu, wzywają pana! Wujek Lech? Nie, ale mówili, że to pilne. Idź do obozu Drwali i przekaż, że niedługo będę. Ale ja chcę... Idź! Już! I masz nie zaglądać do niedźwiedzia. Spokojnie. Co teraz? Dobra. Idę. Hej! O nie! Jaki wielki, zły niedźwiedź! Też to takuje! Rozwieci? Strzelajcie w niego! Nie! Zadanie poboczne wykonane. Aha! Byle szybko. Udało! My ich zabiliśmy. Nic ci nie jest, Wojtek? Musimy iść do wsi. Trzeba ostrzec tatę i bojowników ruchu oporu. Zaraz będę. Idę. Kupa wrogów. И что именно мы ищем? Какого-то умника. Ученого, что ли? Здесь? В этой глухомане? Лепей сейчас ховам. То их załatwi. Спокойнее! Przykro mi. Czego potrzeba? Kochany Wojtek. Dobra. Idę. To się może przydać. Osłona zawsze się przyda. O, patrz. Leśna wróżka. Elf. Wróżki mają skrzydła. Rozwiedzcy żołnierze. Oni kogoś szukają. Rozwieci? Tutaj?
We wsi są bojownicy ruchu oporu. Musimy ich ostrzec. Zostań tu. My się tym zajmiemy. Nie ma mowy. Tata też jest we wsi, a ja dobrze strzelam. Idę z wami. Zadanie poboczne wykonane. Słucham. Dobra. Czego potrzeba? Jeśli to coś da. Zepsuł się kilka godzin temu. Ten tutaj już nigdzie się nie wybierze. Słucham. Tu mnie nikt nie znajdzie. Uwaga! Tak jak uczył mnie Janek. Inaczej się nie da! Jesteśmy coraz lepsi! Coraz lepsi? W zabijaniu ludzi? Przepraszam. Idę. Zaraz będę. Dobra. Zaraz będę. Chodźmy. Lepiej się schowam. Jeden, dwóch, może więcej. Dobra. Wygląda bezpiecznie. Szybciej! Nie pokazywać się! Spokojnie! Tyle szybko! Bohater zdobył nową rangę. Zaraz będę. Czego potrzeba? Pomóc w czymś? Idę. Zaraz będę. O nie. Łotry! Zapłacą mi za to! Dobra. Już idę. Dobra. Pomocy! Tutaj! Kryj się! Mam ich na muszce! A? Do środka! Co ich załatwi? Możemy coś zrobić? Kryjemy się! Strzelają ze ich! Nie wychylać się! Mów! Wychodzimy! W drodze! Wybaczcie. Gotowy. Nie miałam wyjścia. Posiłki! Ataku! Aha! Chwilowo to wszystko. Dzięki. Uratowałaś nam tyłki. Chodźcie, wiejemy stąd! Chwila, co się stało? Rozwiedzcy żołnierza. Przyszli zaraz po partyzantach. Szukają jakiegoś profesora Dybowskiego. A mój ojciec? Zaszył się z innymi, w okolicy rynku. Musimy im pomóc. Oszalałaś? Oni mają mechy i ciężkie uzbrojenie! Idę z wami. Tam ciągle są mój brat i jego rodzina. Wszyscy idziemy z wami. Rany!
Aha. Już lepiej. To jedno wielkie szaleństwo. Koszmarny sen obłąkańca. Już idę. Słucham. Zaraz będę. Lepiej się schowam. Idę. Tam jest więcej rozwietów. Chodźmy. Tak jest. Widzę rozwietów. Nie pokazywać się. Ja się nimi zajmę. Odepcy! Nie musicie tego robić! Dajcie nam spokój! Oni nie słuchają! Неподчинение будет сурово наказываться! Повстанцы будут расстреливаться на месте! Jednostka uzyskała status weterana. Chyba już mamy spokój! Wygląda bezpiecznie. Idę. Lepiej się schowam. Wygląda bezpiecznie. Lepiej się schowam. Выдайте профессора! Мы знаем, что вы его прячете! Не знаем жадного профессора! Зачем было шибко? Посилки! Добрый ми! Удержите! Личите каждый стрел! И раз! Дозволяй себе! Не, не выхилай się! Чем себе на то заслужилишь? Wygląda bezpiecznie. Zaraz będę. Już idę. Tu jest oddział rozwietów. Idę. Inaczej się nie da. Nie! Zajrzę, co tam jest. Mam ich na ustę! Nie pokazywać się! Bohater zdobył nową rangę. Tak, jak uczył mnie Janek. Wszyscy cali? Już idę. Idę. Zaraz będę. Osłona zawsze się przyda. Idę. Lepiej się schowam. Zadanie główne wykonane. Anna! Tato! Co ty tu robisz? Nie powinnaś tutaj przychodzić! Ja... w lesie... Przepraszam. Tato, ja... ja... Raz wy nie chcecie wydawać nam profesora Дыбовски, my sami jego найдем! Перевернуть здесь все! Найти профессора!
Bądź cicho i zostań tutaj. Odciągnę ich i wrócę, jak tylko sobie pójdą. Czego oni chcą? Po co tu przyszli? Zostań tutaj! Nie! Tato! Szukacie profesora Dybowskiego? Tu jestem! Chodźcie mnie złapać! Co to? Teraz! Brońcie się! Inaczej nowe zadanie. Się nie da. Tam są wrogowie! Co? To by im popali! Zajęta jestem! Jednostka to uzyskała status weterana. Ognia! Musiało tak być. Aha! Lepiej się nie wychylać! Już po wszystkim. Jeszcze nie. We wsi nadal są rozwieci. Czemu nie mogą zostawić nas w spokoju? Dalej, pomóżmy mieszkańcom wsi! Co teraz? Słucham. Zaraz będę. Ostro! Ja się nimi zajmę! Szybciej! Liczy się każdy z pomiarów! Aha! Schyl się! Chwilowo to wszystko! Osłona zawsze się przyda. Zajrzę, co tam jest. Nie pokazywać się! Odeprzeć atak! Idę na pomoc! Jedna z naszych jednostek osiągnęła status elitarny. Inaczej się nie da! Szybko! Atakuj! Zajęta jestem! Chyba już mamy spokój! Mów! Tak jest! Spokojnie! Posiłki! Nie wychylać się! Ja się nimi zajmę! Szybko! Nie pokazywać się! Mam ich na muszce! Dzięki za pomoc. Na razie sobie tu poradzimy. Ktoś we wsi może jeszcze potrzebować twojej pomocy. Czemu twój ojciec podał się za tego profesora? Może chciał ich wywieźć w pole. Chyba nie wiedzą, jak ten profesor wygląda. Aha, to miałoby sens. Co teraz? Już idę. Wygląda bezpiecznie. Chodźmy. To ruch oporu. Musimy im pomóc. Lepiej się schowam. Byle szybko. Liczy się każdy strzał. Odeprzeć atak! Nie wychylać się! Inaczej się nie da! Dostali na muszkę! Mam ich na muszce! Inaczej się nie da! Nie do wiary. Dziewczyna uratowała nam tyłki. Wy z partyzantami? Co tu się dzieje? Żebym wiedział. My tylko zanieśliśmy list od naszego dowódcy do jego brata Piotra. A potem zaatakowali rozwieci. Piotr Kos to mój ojciec. Czego oni od niego chcą? Jesteś bratanicą Lecha? To by wiele wyjaśniało. Chcesz z nami iść? Próbujemy dołączyć do reszty grupy. Przykro mi, ale nie. Muszę odszukać ojca. Szkoda. Ruch oporu potrzebuje odważnych ludzi. Powodzenia! Czego potrzeba? Osłona zawsze się przyda. Ha? Co teraz robimy? Zabieramy granaty!
pomóc w czymś? Granaty gotowe! Gotowi. Słucham. Idę. Dobra. Natychmiast! Liczy się każdy strzał! Bohater zdobył nową rangę! Tak jest! Nie pokazywać się! Ja się nimi zajmę! Rzucam granat! Кто это, черт возьми? Давайте дождемся подкрепления! Дженки, было близко. То не конец, ходьмы! Нам тут нужна подмога! За ними! Что teraz robimy? Zajęta jestem! Liczy się każdy strzał! Tak jak uczynię ja! Jedna z naszych jednostek osiągnęła status elitarny! Co? Posiłki! Rozmawiać się! Mów! Chyba już mamy spokój! Było blisko! Co tu robili ci dranie? Kogoś szukali, ale mój ojciec ich odciągnął. Widziałem, jak zniszczył most. To było niewiarygodne. Więc to wszystko przez twojego ojca? Nie gadaj bzdur! Marnujemy czas. Mój ojciec uciekł na północ. Musimy mu pomóc. Musimy? Naprawdę chcecie wydać rozwietom jednego z nas? Ejże! On nie jest jednym z nas. Tak czy inaczej powinniśmy mu pomóc. Ma nam coś do wyjaśnienia. Więc chodźmy. Czego potrzeba? Idę. Ha? Gotowi. Granaty! Bierzemy! Możemy coś zrobić? Co robimy? Granaty gotowe! Właśnie tam! Pomóc w czymś? Dobra. Jasne. Czego potrzeba? Gotowi. Zabieramy granaty! Co teraz? Granaty gotowe! Czego potrzeba? Wygląda bezpiecznie. Mech! Nie zbliżać się! Obrzuć go granatami! Staraj się trafić go od tyłu! Ma tam słabszy pancerz! Zajęta jestem! Wojtek, chodź tu! Byle szybko! Granaty przyszykowane! Zdechnij wreszcie! Łapcie! Mów! Mam ich na muszce! Zabijemy! Mecha! Ostrożnie! Słuchamy! Tutaj! Nadchodzą! Natychmiast! Aha. Ostrożnie, tak jak uczył mnie Janek. Mów! Liczy się każdy strzał. Nie pokazywać się! Atakują mnie! Ilu ich tam jeszcze jest? Oby niewielu. Miejmy nadzieję. Wysadzić coś? Co robimy? Bądźmy czujni. Pomóc w czymś? Tak, czego jestem. Czego potrzeba? O, coś na mechy. Granaty przyszykowane. Co robimy? Działa przeciwmechowe się przydadzą. Granaty przyszykowane.
Tu będzie bezpieczniej. Wysadzić coś? Słuchamy. Natychmiast. Czego potrzeba? Pomóc w czymś? Ukrywam się. Działa przeciwmechowe, załadowane. Zaraz będę. Czego potrzeba? Dobra. Ja już chcę, żeby to wszystko się skończyło. Dobry miś! Aha, idę. Jeden, dwóch, może więcej. Dobra. Kolejni rozwieci! Spokojnie! Zaczynamy tyle szybko! Atakują nas! Rozwiedzią! Mam ich na mówce! Powstrzymać ich! Bohater zdobył nową rangę! Nas nie ruszać! Ostrożnie! Już idę. Uwaga! Do nogi! Szybko! Inaczej się nie da! Walczcie, tchórza! Schyl się! Dobrze, nie widzę wroga. Mam ich na mówce! Aha! Ostrożnie! Tam jest CKM! Ostrożnie! Frontalny atak wystawi nas prosto pod ogień wroga! Nie wychylać się! Zajęta jestem! Wojtek, chodź tu! Mów! Ostrożnie! Możemy coś wysadzić. Czego potrzeba? Trzymajcie się! Mogę was nie ruszać! Co teraz? Pomóc w czymś? Zaraz będę. Czego potrzeba? Co teraz? Już idę. Kupa wrogów. Atakują mnie! Kupił mnie Janek. Aha! Idę. Już idę. Wygląda bezpiecznie. Zaraz będę. Inaczej się nie da! Ostro mów! Nie wychylać się! Schyl się! Idę. Jeden, dwóch, może więcej. Spokojnie! Zaraz będę. Osłona zawsze się przyda. Idę. To ich załatwi. Zajęta jestem! Liczy się każdy strzał! Aha! Ostrożnie! Strzelają! Dobra. Trzeba rozwalić coś pancernego? Otworzyć ogień! Czego potrzeba? Nadchodzą! Pośpiesz się! Głowy nisko! Słucham. Słuchamy! Są tutaj! Czego potrzeba? Zabić ich! Damy im popalić! Czymś? Spokojnie! Walczcie, tchórze! Potrzebujemy lepszej broni!
byle szybko. Ja się nie zajmę. Robiliśmy to. Jeśli trafimy na mechy, damy im radę. Co robimy? Aha. Chodźmy. Co teraz? Idę. Ratunku! Pomocy! Co się stało? Tam! Zaatakowali nasze gospodarstwo! Tata i inni strzelają z okien, ale trzeba im pomóc! Biegnij do wsi. My spróbujemy coś poradzić. Nowe zadanie poboczne. Lepiej się schowam. Osłona zawsze się przyda. Rozwiedzkie jednostki! Inaczej się nie da! Tak? Nie pokazywać się! Tylko szybko! Nie pokazywać się! Nie miałam wyjścia. Liczy się każdy strzał! Nie wychylać się! Mam ich na muszce! Wykończę pani! Zaraz będę. Gdzie? Gdzie jest Marek? Twój synek jest we wsi. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę, może się przyda. Pomóc w czymś? Już idę. Jeśli to coś da. Chodźmy. Dobra. Granaty przyszykowane. Do roboty. Kochany Wojtek. Aha. Słucham. Zaraz będę. Chodźmy. To ich załatwi. Co teraz? Ja się nimi zajmę! Lepiej się schowam. Kogoś tam widzę! Osłona zawsze się przyda. Już idę. Zaraz będę. Już idę. Chodźmy. Zabarykadowali się w domach. Długo nie wytrzymają. Te mechy niszczą budynki. Dalej, musimy im jakoś pomóc. Nowe zadanie główne. Pomóc w czymś? Wygląda bezpiecznie. Być tak, jak uczył mnie Janek. Szybko! Inaczej się nie da! Jednostka uzyskała... Ściągnęli posiłki! Ostrożnie! Liczy się każdy z nas! Coś tu robi! Pokażemy wam!
Rozkazy! Tylko szybko! Rozwiązkie łotry! Atakują mnie! Załatwią! Anna? Co? Co ty wyprawiasz? Ja wiem, że kazałeś mi czekać, ale... Tato! Wszystko dobrze. Przepraszam. Tak bardzo cię przepraszam. Chodź, jest wielu rannych. Pomożemy im. Potem czmychniemy na zachód. Nie znajdą nas. Co ty narobiłeś, Piotr? Dlaczego cię szukali? Powiedział im to, co chcieli usłyszeć. Żeby uratować wieś. Więc powiedz! Профессор, вас было трудно найти. Видите? Вот поэтому-то нам и нужен доступ к фабрике. Ваша небольшая игрушка легко сломала шедевр русветской технологии. Может, вы и мне такую сделаете? Нестати, не знаю, как достать до фабрики. А я слышал иное. Вы и ваш друг Штайнмец, вы и ключи. Как драматично. Мы закончили. Взять его. Так точно, полковник Зубов. Wielu z nas uratowała. Ta, ale to wszystko wina jej ojca. Piotr był kłamcą. Nigdy nie był jednym z nas. Mariusz, Konrad, Antoni! Wszyscy nie żyją! Musimy odnaleźć mojego ojca. Czy nie zginęło już dość ludzi? Przecież my niczego nie musimy! Odejdź! Poszli na północny wschód, w stronę torów. Dziękuję.